Jakbyśmy patrzyli przez te 21 lat wstecz i zastanowili się, kto w polskiej kinematografii odniósł największy sukces, to jest jedno nazwisko, które przychodzi do głowy, to jest Marek Żdowicz. Bo nie ma żadnego artysty, który by odniósł światowy sukces w dziedzinie filmu. Zrobienie takiego festiwalu to jest sukces też artystyczny. I polskie kino no, strasznie mu dużo zawdzięcza. No, tu przyjeżdżają ludzie z całego świata, oglądają polskie filmy, no, wracają. No, to jest miasto, które obecnie Bydgoszcz, a przedtem pozostałe miasta, gdzie odbywał się festiwal, jest zapamiętane przez no, naprawdę wybitnych artystów, którzy porzucają na 2 tygodnie słoneczną, ciepłą Kalifornię, żeby przyjechać do zalanego deszczem miasta Bydgoszcz. Także to świadczy o sile tego i sukcesu. No to jest, no nie wiem, czy nie najważniejsza, chyba najważniejsza nagroda w moim życiu, bo jakby podsumowuję, jednocześnie to się odbywa w moim środowisku. Ja się troszkę czuję zażenowany oczywiście, że otrzymałem tę nagrodę, bo na pewno jest tutaj parę osób, jeżeli nie paręnaście, które zasługują też na takie wyróżnienie, także że tym bardziej przeżywam tą nagrodę i strasznie jestem szczęśliwy i bardzo dziękuję organizatorom, że zdecydowali się właśnie tą nagrodę nie przeznaczyć. No, przy okazji powstała wspaniała książka. No, to jeszcze będzie istnieć, jak mnie już nie będzie na świecie, co jest cenne, co jest taką pamiątką po jakimś istnieniu, po jakiejś mojej skromnej działalności. Także bardzo jestem wzruszony tą nagrodą i ona jest bardzo, bardzo, bardzo dla mnie ważna. A co do festiwalu, no pan wie, ja jestem strasznym fanem tego festiwalu i chyba się zastanawiałem nad tym, skąd się bierze popularność tego festiwalu. Oczywiście istnieje zawdzięcza no, gigantycznej pracy Marka Żdowicza i całego zespołu, wspaniałych współpracowników. To wszyscy są uroczy ludzie i naprawdę no, tak oddani tej idei, tak naprawdę kochający artystów. Ja tam to się czuję, że to nie jest żaden biznes, to są ludzie, którzy kochają to, co robią i kochają te kontakty. Ale jest coś więcej i coś, co wyróżnia ten festiwal od wszystkich innych festiwali. To, co mianowicie różni zawód reżysera od operatora. Wie pan, jak ja jestem w szkole filmowej, po raz pierwszy jakiś, jestem w kantynie tej szkoły filmowej, to ja nie znając tych młodych ludzi, wiem od razu, kto z nich jest przyszłym reżyserem, a kto jest przedstawicielem innych zawodów. Bo ci reżyserzy przyszli, jeszcze nic nie zrobili, ale już pielęgnują swoje przywódczego. Oni już machają szerzej rękami, głośniej mówią, wie pan, wygłupiają się głośniej, mają cały czas tendencje zwracają na siebie uwagę. No tak, słuszna uwaga, bo bardzo często ktoś myli te pojęcia. Myśli, że zawód operatora to jest zawodem technicznym. To jest głębokie nieporozumienie. Za tymi zmianami technicznymi idą zmiany językowe, o tym trzeba pamiętać. To, że każdy nosi tą kamerę w swojej kieszeni, nie pamiętając o niej przeważnie, że ma kamerę w kieszeni, jest przykładem na to, jak łatwo można zrobić filmy. I naprawdę nie trzeba mieć wielkich pieniędzy, żeby opowiedzieć jakąś piękną historię. Ona przeżywa taki wzlot i myślę, że upadek troszeczkę, znowu mówię złe słowo, to nie jest upadek, ale jakby takie cofnięcie tej technologii wynika z głupoty też nas, że jakby to była taka zabawka, którą się używało bezkarnie i że za mało się myślało o możliwości językowe, które się kryją w tym doświadczeniu. Ja kocham tą technologię, ale przede wszystkim idącą za tym możliwość. To jest bardzo skomplikowany problem, bo tutaj nie mamy do czynienia z autorstwem jednym, tylko z autorstwem rozproszonym. To nie jest tak, że operator jest autorem. Też nie jest tak, że reżyser z tego. Mam jeszcze scenografa. Wspomniał pan film, w którym scenograf odegrał bardzo znaczącą rolę. Myślę, że troszkę za dużo jest tego bałaganu i on się jeszcze powiększył obecnie przez to, że
jak ja robiłem swoje filmy przez lata, no to to, co ja oglądałem w kamerze, to to potem widzę oglądało na ekranie. Dokładnie niewiele się zmieniało, no troszkę korekcji barwnej i to wszystko, zresztą liniowej, linearnej, te zmiany nie można było zrobić tak jak w tej chwili, że można po prostu potraktować jakiś osobny kolor, jak zmieniałem jeden kolor, zmieniałem wszystkie. Ta rzecz się zmieniła już w tej chwili w ten sposób, że no, przychodzi cała postprodukcja i to, co ja widzę w kamerze, to jest półprodukt. No dopiero resztę zmieniamy później w postprodukcji. Ja zawsze mówię moim studentom, że strona wizualna filmu, jeżeli nie zostanie wymyślona przed rozpoczęciem zdjęć, to ona nigdy nie powstanie, bo lokacja jest ostatnim miejscem, gdzie można narzucić jakąś stronę wizualną. Ona musi być pierw wymyślona, a tym samym zapisana. Ona musi być też częścią scenariusza. Czyli operator, artysta, który dokłada, to nie znaczy, on musi... Znaczy się tak jest czasami, że są operatorzy, narzucają sobie i one się sprawdzają. Jest reżyser, który jest bardzo literacki, jakby obraz go nie obchodzi i ma operatora, który mu coś przynosi. Ja pracowałem też w takim modelu. Ale też jest tak, że no, jest jakby dyskusja między reżyserem i operatorem. On coś proponuje, coś jest akceptowane, coś odrzucone, ale też przez tą dyskusję często wynika jakaś trzecia wartość i powstaje coś nowego. Znalezienie wizji filmu jest pracą detektywistyczną. Można powiedzieć, że każdy film jakby sam tworzy pewien wzór, pewien... To jest, wie pan, to coś, co możemy tak w cudzysłowie powiedzieć, cud tworzenia. Polowanie na naszą wrażliwość powoduje, że my budujemy niebywały mur obronny. I kino staje się takim bezpiecznym miejscem, gdzie bezkarnie możemy się go pozbyć. Oczywiście pod warunkiem, że ktoś nam to umiejętnie podpowiada i pomaga, bo jak ktoś knoci i robi rzeczy nieciekawe, no to nigdy się tego nie pozbędziemy. Wręcz odwrotnie, mamy poczucie, że zmarnowaliśmy pieniądze, żeśmy wydali pieniądze na jakąś kłopotę. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto opowiada dobrze i nas wzrusza, to się zaczynamy przenosić w zupełnie inną sferę. Wchodzimy w buty czyjegoś bohatera, wchodzimy w inny świat, odkrywamy inne dylematy, stajemy się częścią innego życiorysu. I na tym tam jak kina polega, że my na chwileczkę żegnamy się z własnym życiorysem i pojawia się nowy życiorys. Ja, to nie jest pytanie do mnie oczywiście, jak pan się domyśla, bo nie ja powinienem oceniać swoją pracę i mnie się wydaje, że staram się być inny, ale też domyślam się i też myślę, że odkrywam czasami, no, że jest pewien rodzaj upodobań i że nawet podświadomie wchodzę w jakieś swoje buty z poprzednich utworów. I to jest ciężka praca i to jest też właśnie próba pozbywania się siebie samego, czyli dokładnie to, o czym pan mówi, że ja wiem, że ja już coś zrobiłem, co... No, jako tako się spodobało i odruchowo, bardzo często, wie pan, zmęczony, no wpada w to koryto, wie pan, no, nauczyliśmy się chodzić na dwóch nogach, to już nigdy nie będzie chodzić na czworakach.